Mama 4 Plus jest nowym rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym, które ucieszyło tysiące kobiet w całej Polsce. Opozycja jednak domagała się wzięcia pod uwagę również praw ojców samotnie wychowujących dzieci. Dziś w nocy Sejm jednak ostatecznie pogrzebał ich marzenia o dodatkowym wsparciu pieniężnym. Mama 4 Plus jest kolejnym projektem, który ma wesprzeć rodzinę oraz poprawić sytuację kobiet, które swoje życie poświęciły wychowywaniu dzieci. Mówi się, że jest to kolejna inicjatywa PiS, dzięki której poparcie wobec rządu zwiększyć się ma podobnie, jak miało to miejsce w przypadku wprowadzania 500+. W nocy ze środy na czwartek Sejm głosował w sprawie ustawy o świadczeniu uzupełniającym Mama 4 Plus i zdecydował się je uchwalić. Niestety poprawki sugerowane przez opozycję nie zostaną naniesione. Ojcowie zatem mogą zapomnieć o dodatkowych pieniądzach. Sejm uchwalił ustawę Mama 4 Plus. Noc ze środy na czwartek była w Sejmie wyjątkowo pracowita. Głosowano nad ustawą o Mama 4 Plus i ostatecznie została ona uchwalona, jednak wszystkie poprawki opozycji zostały odrzucone. Przypomnijmy, że ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym zakłada, iż wszystkie matki, które urodziły oraz wychowały czworo lub więcej dzieci, bez problemu będą mogły pobierać minimalną emeryturę. Ubiegać się o świadczenie będą mogły wszystkie matki, które przekroczyły 60 lat. Ważne jest szczególnie to, iż wyrównanie dostawki minimalnej nastąpi nawet wówczas, jeśli kobiety te nie mają wystarczającej liczby przepracowanych lat. Za przyjęciem ustawy głosowało 259 posłów, a przeciw było jedynie 20 polityków. Wstrzymały się 134 osoby. Odrzucono poprawki opozycji pomagające ojcom. Ustawa posiada również zapis o przyznawaniu świadczenia ojcom, jednak wyłącznie wtedy, gdy matka porzuciła rodzinę lub umarła. W takiej sytuacji mężczyźnie dodatek do emerytury minimalnej przysługiwał będzie po osiągnięciu 65 roku życia. Zdaniem opozycji zapis ten dyskredytował ojców i był przeciw równości pozycji matki i ojca w rodzinie. Ostatecznie jednak wszystkie poprawki zostały odrzucone przez Sejm, a tak zwane matczyne emerytury wprowadzone mają zostać od 1 marca 2019 roku. Przyznawane będą przez ZUS oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w decyzji administracyjnej, na wniosek osoby zainteresowanej, matki lub ojca. Kwota najniższej emerytury, do której wyrównywane będzie świadczenie, po marcowej waloryzacji wynosi 1100 zł brutto.